Witam wszystkich na kanale Ania Podróżuje. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać fragment z Wyspy Sobieszewskiej. Wyspa Sobieszewska, jak pewnie większość Was wie, znajduje się w województwie pomorskim, niedaleko Gdańska. W tym wideo chciałabym Wam pokazać przejście przez las, a następnie Morze Bałtyckie. Takich ścieżek, po których ja szłam, jest wiele, więc przejść przez ten lasek, co jest konieczne, by dotrzeć do morza, można zrobić łatwo z wielu miejsc z Wyspy Sobieszewskiej. Dokładnie prawie rok temu byłam tutaj na wyspie, nagrywałam wideo pod tytułem Sobieszewska Island Winter Walk. Filmik ten został wychwycony na początku przez stronę wp.pl. Zyskał dużą popularność, miałam około 18 500 wyświetleń. Pokazywany był następnie na różnych innych stronach internetowych, na przykład onet.pl, fakt.pl, radioz.pl, dziennikbałtycki.pl, również na stronach zagranicznych polenjournal.de, na innych również stronach dziennikzachodni.pl. Nie będę tutaj tego czytać, bo mam całą listę. Byłam dosyć zaskoczona popularnością tego filmiku, ale faktycznie plaża rok temu wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj, jak sami zobaczycie na tym filmiku. Ta plaża rok temu była po prostu zmrożona, zasypana śniegiem, zmrożona lodem. No, wyglądało to zjawiskowo. Pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego. Także jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wyglądało rok temu, to zapraszam Was na filmik Sobieszewska Island Winter Walk by the Sea. Po prostu Wyspa Sobieszewska, kropka, zimowy spacer nad morzem, lodowa plaża. Zresztą jak wpiszecie lodowa plaża, Wyspa Sobieszewska, to na pewno coś Wam w internecie wyskoczy. Dlatego właśnie jestem tutaj po roku czasu, żeby porównać te warunki pogodowe. Dzisiaj spacerujemy tak naprawdę po wyspie w momencie, kiedy w całej Polsce mamy wichury. Wichury te szaleją u nas od kilku dni. A jak to wygląda w województwie pomorskim? Szczególnie tutaj na wyspie. Zobaczycie sami na tym filmiku. Być może jak dojdziemy do samego morza. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Wiem, że filmik jest trochę długi, ale chciałam pokazać jakby cały spacer od początku do końca. Być może ktoś z Was chciałby tym samym szlakiem się udać w kierunku plaży. Będzie miał dokładnie pokazane, którędy ja szłam. Ok. Nie wiem, czy to słyszycie, ale słychać szum morza. Więc chyba idziemy w dobrym kierunku. Gdzieś ta droga na pewno musi nas zaprowadzić. Więc idę za szumem fal.
powalone drzewa po wczorajszej i przedwczorajszej wichurze. Zobaczymy, jak to wygląda dalej. Czy są duże straty. Na razie tutaj nie ma strasznej tragedii. Totalnie pusto. Mamy taki młodszy lasek. Więcej pagórków. O, ja już widzę plażę. Jesteśmy już blisko Morza Bałtyckiego. Zobaczymy, jak to wygląda. Ogólnie teraz do jutra w Polsce przechodzą sporo wichury. Tu na Pomorzu chyba nie było takiej tragedii. Zobaczymy, czy morze jest wzburzone. Ani jednego człowieka, ani jednej żywej duszy. Dobra, mamy to. Jest plaża. Tylko przejście przez te wydmy. Oj, słyszę, że morze jest wzburzone. Dlaczego tutaj dzisiaj idę? Byłam tutaj rok temu. Nagrałam tak zwaną lodową plażę. Wszystko było tu zamrożone.
filmik zrobił małą furorę, ponad 18500 wyświetleń. Pokazywany był na różnych stronach onet.pl, trójmiasto.pl, wp.pl i innych. I chciałam Wam pokazać, jak to wygląda dokładnie rok później. Zupełnie inna pogoda. Zimy nie ma. Śniegu nie ma. No i mrozu też nie ma. Dobra. Po 11 minutach, 12 minutach spaceru jesteśmy nad morzem. Że wieje. Wieje świeżym morskim powietrzem. Część wody tutaj się przedostaje, wchodząc w to małe zagłębienie.
wszystko wyszło. Choć tutaj w oddaleniu widać, że jest tam troszeczkę ciemnawo. Czasu, wizyta na Wyspie Sobieszewskiej. Zupełnie inna atmosfera, zupełnie inna pogoda. Może ocieplenie klimatu też swoje robi. No w zeszłym roku było bardzo wyjątkowo. W zeszłym roku ta plaża była potwornie zmrożona, tak jak jeszcze tego nigdy nie widziałam. Piesek się przypałęta. Dobra. Słuchajcie, czas nagli. Lecimy z powrotem. Lecimy z powrotem. Szybkim truchtem. Zapraszam Was teraz na szybki spacer w tył. Znowu przechodzimy przez las do głównej ulicy, która się nazywa Turystyczna na Wyspie Sobieszewskiej. Ładnie słoneczko wychodzi. Słowem takiego małego jeszcze komentarza na koniec chcę Wam powiedzieć, że nie znałam Wyspy Sobieszewskiej za bardzo, ale byłam tutaj ostatnio kilka razy. Naprawdę mi się podoba. Tak jak teraz jest fajnie, bo jest mało ludzi. Weekendy jest tych ludzi więcej, w sezonie oczywiście też. Dużo się tutaj buduje nowych budynków mieszkalnych pod turystów, choć niektórzy też tutaj mieszkają. Ogólnie fajne miejsce. Mam nadzieję, że nie straci swojego uroku, klimatu, gdyż niestety wszędzie tam, gdzie się pojawiają ludzie, śmieci. Dzieje się niedobrze. O, butelka, papierki, śmieci. No tak to niestety jest z tymi ludźmi. Nie szanują przyrody. A szkoda. Prawda, szkoda.
i mały bieg. Bieg po zdrowie. Nie wiem, czy wrócę tą samą drogą. Miejmy nadzieję. Naprawdę fajne miejsce na spacery. Z psami w szczególności. Na Wyspie Sobieszewskiej jest oczywiście rezerwat przyrody. Występuje tu wiele gatunków ptaków i nie tylko. Z doświadczenia wiem, że rośnie tutaj też sporo grzybów, ale jest też sporo chętnych na ich zbieranie. No pięknie, pięknie te mchy tutaj porastają. Tak fajnie zielono. Zimowo zielono, bo to nie jest taka intensywna zieleń. Ale gałęzie spadło, co jest normalne. Zobaczcie u góry. To tutaj z tego drzewa kawałek się odłamał. Sporo drzew takich przechylonych. Tak to już jest. Zachęcam Was do polajkowania filmiku lub do zasubskrybowania mojego kanału Ania Podróżuje, jeżeli jeszcze nie jesteście jego subskrybentami. Będzie to wsparcie dla mojego kanału, który prowadzę od ponad roku własnymi siłami, środkami. Uczę się też wielu rzeczy, no wiadomo. To nie chodzi tylko o podróżowanie, nagranie tego materiału. Potem ten materiał trzeba złożyć w całość. Badać jakieś dialogi, czy monologi może bardziej, muzykę. Nie jest to wszystko takie łatwe, ale staram się. No, powiem Wam szczerze, że prawie dochodzę do granicy 400 subskrybentów, za co Wam wszystkim dziękuję, że zechcieliście zasubskrybować mój kanał. Są też ludzie, którzy są ze mną od początku, którzy komentują. Widzę ich wsparcie. Jest to bardzo miłe. Jeszcze raz dzięki. Oczywiście chcę się rozwijać. Chcę dalej podróżować, pokazywać różne miejsca. Mniej lub bardziej popularne. Jeszcze powiedzieć, że mój kanał jest po prostu moim hobby, które wypełnia mi większość wolnego czasu. Na kanale, mimo że widzicie jakieś reklamy, tak naprawdę to ja na tym nie zarabiam. Nie jestem na tym etapie.
nie osiągnęłam jeszcze pułapu wystarczającej oglądalności oraz ilości subskrybentów, żeby cokolwiek na tym zarabiać. Tak więc ten mój czas, który poświęcam temu kanałowi, jest po prostu takim czasem dla przyjemności. Robię to z przyjemności. Nikt mnie nie zmusza, nikt mi nie daje hajsów na te podróże. Wiadomo, że to nie są tanie rzeczy. Nie wiem, nie zdrapuję zdrapek, nie gram w gry, nie komentuję innych rzeczy, co może wymaga mniejszych środków. Myślę, że w tym roku pojawią się różne inne podróże. Nie będę zdradzać rąbka tajemnicy, bo ta tajemnica nie jest też jeszcze dla mnie jasna. Plany się tutaj dopiero klarują. Zapraszam Was do oglądania moich ostatnich filmików. Są to filmy z Czarnogóry, Albanii i Macedonii. Te trzy kraje machnęłam, że tak powiem, za jednym zamachem. Całkiem niedawno i powoli w miarę możliwości czasowych wrzucam te filmiki do oglądania. Dobra, gdzieś wychodzę. O, dobra. Udało się, słuchajcie, jestem w tym samym miejscu, w którym zaczęłam mój dzisiejszy spacer. Tak więc dobiega on ku końcowi. Zajrzyjcie na mój kanał, przejrzyjcie jakieś filmiki. Są filmiki z Polski, z zagranicy. Może coś tam Wam wpadnie w oko jako inspiracja na wakacje, być może wyjazd jakiś. Także słuchajcie. Dzięki za oglądanie, jeszcze raz dzięki za wsparcie. Tak jak mówiłam, dobijam do 400 subów. Mam nadzieję, że powolutku ten kanał będzie się rozwijał. To będzie wszystko na dzisiaj. Powoli się wyłączam. Trzymajcie się. Hej!